Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, niżeli wam. Ten fragment Ewangelii Łukaszowej prowadzi nas do prawdy, że Bóg kocha człowieka i szuka jego miłości. On jest jak żebrak, gdy czeka na naszą miłość, a my nieraz zachowujemy się tak, jakbyśmy świadczyli Panu łaskę, przyjmując jego miłosierdzie, jego dary. To biada z Ewangelii, jakie słyszymy dzisiaj, jest ostrzeżeniem przed sercem przewrotnym i sercem zatwardziałym. To Jezusowe biada jest pełną miłości przestrogą przed przewrotnością, bo tyle otrzymujemy od Boga, a udajemy, jakby to było bez znaczenia. My naprawdę nie okazujemy, czy mówiąc brzydko, nie robimy Panu Bogu żadnej łaski, kiedy przyjmujemy Jego dary. To biada Pana Jezusa przypomina nam, że nie jest czymś obojętnym, czy my w Niego wierzymy, czy też Go odrzucamy. Od tego zależy nasze życie wieczne albo wieczna zguba. Uwierzyć zaś w Pana Jezusa to znaczy przyjąć Go w Kościele. Wiara bowiem to nie jest coś subiektywnego, prywatnego. Pan po to założył wspólnotę Kościoła, byśmy mogli w Niego wierzyć prawdziwie, nie chodzić tylko swoimi, niestety często błędnymi ścieżkami. Wspólnota pomaga nam iść tą drogą prawdy, nie wchodzić na drogę subiektywizmu, który często jest fałszywy. Maryjo, Ty jesteś Matką Wspólnoty Kościoła Świętego. Ty pokazujesz nam, jak być przy Panu i jak wytrwać przy Nim do końca. Październikowy różaniec jest drogą naszego wyciszenia, uspokojenia serca, powrotu do miłości, gdzie Maryja pomaga. Pomaga nam trwać przy Panu i dobrze odczytywać znaki Jego dobroci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,